Witam, DiviHu1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 6. Ostatnio skończyliśmy na tworzeniu krystali, teraz właśnie przepis, najważniejszy przepis jeszcze, to jest właśnie najważniejszy przepis do tego systemu, to jest Certus Quartz naładowany, Nether Quartz i Redstone równa się 2 plus krystal, to jest najważniejszy przepis ze wszystkiego, więc do tego przepisu muszę osobno sprawdzić, czy wszystko działa tak jak należy. Dlatego sprawdźmy, czy to działa tak jak należy. Załóżmy, że nie mam nic, a chcę mieć 20. Start. I lada moment. Powinno coś tam zacząć działać. Coś tam działa. Redstone. Może. Nie, dobra. A jeszcze przepis tego, item filtera nie ustawiłem tam, ojeju, dajcie chwilę. Dobra, więc jeszcze tylko ten jeden filtr i gotowe wszystko. To zostało już w pełni ukończone i jest mega. Dajemy tu tylko szkło, tutaj dajemy trochę tego. No i jest gotowe do działania, więc możemy sobie teraz przetestować jeszcze raz. FluX. Załóżmy, że tylko nie mamy. Poproszę 10. No to start. I za chwilę, lada moment, powinna tutaj się dotegować. Tam leci wszystko, dobra. No więc FluX. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Jest! Wszystko! Działa! Okej, okay, tak więc robimy coś innego. Dobra, więc teraz wracamy trochę do Rotorcrafta. Mamy pełno. Znaczy, zobaczmy, ile my mamy tutaj tych surowców. Nie jest źle. Weźmiemy sobie etanol krystale. Zrobimy sobie etanol krystale z tego. Cały czas. I liczba sludge'u nam rośnie, więc nie ma żadnego zamartwienia się tym, że skończy się za chwilę coś, czy coś jest fajnie, jest mega. Co ja chcę zrobić? Otóż zobaczmy najpierw, ile mam tego paliwa. Mamy tutaj, nie mamy tutaj Netherrack Dusta. No to zrobiłem już tam na dole, pamiętacie ten Performance Engine? No to ten Netherracka nie mam, o jak mi przykro. Ten ten engine postawiłem tutaj, podłączyłem do grindera i on, aha, bo tu jest ten, i on po prostu sobie tutaj tworzy Netherrack Dust. Jak będę potrzebował coś innego przemielić, to sobie przemielę coś innego i tam po prostu będzie to działało sobie. To też niech sobie działa. A te paliwo, otóż chciałbym wykorzystać do testu, ponieważ potrzebuję czegoś takiego jak no Blast Furnace, najważniejsza rzecz w Rotorcraftie, bez tego nic nie zrobicie. No i potrzebuję też Friction Heater i to z połączeniem w tym daje temperaturę i właśnie chciałbym przetestować to, co jeżeli ja podłączę to do naszego kochanego. I to ja robię z czystej ciekawości do naszej kochanej mikroturbiny. Jak wiecie, tu niedawno był wypadek związany z Jet Furnace'em, bo nie było wody w nim, ale to już przeszłość. Więc co się stanie, jeżeli ja podłączę mikroturbinę i będzie tak szybko popierdzielać, że lol. Ja nie będę tutaj dodawał, tak po prostu podłączał to, tylko tam wiaderko. Oj, tam wiaderko, raz, dwa, trzy wystarczy. Dobra, więc co się stanie? Poczekajmy chwilę, aż tutaj no, trochę rozpędu nabierze. Wiecie, co się stanie? Nic się nie stanie, bo Friction Heater wymaga 32 torgu, a my mamy tu 16. Więc będziemy potrzebowali przekładniej 2 na 1 na tork i wtedy będzie działać. Więc
Dajcie mi chwilę. Ja to mam chyba. Nie, nie mam tego, muszę zrobić. Dobra, więc taka mała przekładnia. Sobie tutaj postawimy ją. O, zapomniałem. Ile tu mamy tutaj? 131 speeda. Za dużo. Czekajcie, muszę książeczkę wziąć i zobaczyć wytrzymałość materiału, która jest gdzieś tu. Gdzieś tu. Gdzieś tu. O, patrzcie. 32. No to 6. To musimy. What? Nie, to jest flywheel, to nie. Dobra, znalazłem. Tutaj mamy stalowy, wytrzyma nam 57005 radianów na sekundę. No to jest o wiele, to jest dwa razy mniej. My tu mamy 131 tysięcy. To ja bym musiał tutaj zrobić do tego diamentowy co najmniej. Więc idę zrobić diamentową przekładnię 2 na 1. Dobrze, że jeszcze ta przekładnia nie jest taka droga, ale mój zapas diamentów trochę się kończy i jest trochę, no, lipa. Dlatego musimy pomyśleć o digital minerze z mechanizmu. Ale teraz mamy działający to. No to, szybkość jest wielka. Jest teraz na tork, tak? Hop. Jest na tork. No to będzie teraz 32 torgu. Czyli teraz powinno to zadziałać. Ale nie działa. Teraz jest speed. Teraz jest tork. A, damage jest. No tak. Lubrykant. Dobra, teraz tak, bierzemy na szybko tutaj lubrykant, bez tego nic. O, proszę bardzo, działa. No dobra, jak przełączymy na speeda, to nie działa, bo nie ma torga, ale tak to jest ok, więc możemy sobie sprawdzić, czy będzie, jak to będzie, no, wyglądało. 700, 800, pamiętacie, potrzebuję 1200, 900, nadal będzie lipa. Fuck, do 1000 doszedłem. Aj. Już jest jakieś tam. Jakieś zwycięstwo jest już. Bo mamy 1000. No to rekord jak na razie mój. 1000. Prawie 1000. No można powiedzieć, że 1000. Wiecie co? Ja teraz sobie wykorzystam to, aby teraz sobie stworzyć dużo. Właśnie HSLA Steel, no tego instali, nie pamiętam, że dobrze skrót powiedziałem, HS jakoś tak, więc to jest to, to jest to, to jest piasek. O, więc ja to wykorzystam, mamy 999 stopni, wow, i 1000 nawet było, no 1000 jest 1000. Teraz tak, diamentowe gearboxy są na tyle fajne, tajebiste i w ogóle, że lubrykant tutaj raz włożycie i to wystarczy na wieki, 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 wieki. Naprawdę długo. Mamy tutaj, no ten lubrykant, co tutaj jest, teoretycznie nie musimy go wymieniać. On jest po prostu i będzie, jest fajnie. I wiecie, co ja teraz zrobię? Stworzę jeszcze jedną mikroturbinę albo dwie mikroturbiny i wtedy zobaczymy, co się stanie. No, taki jest mój zamysł. I wiecie, po co ja potrzebuję tej stali? Ta stal jest mi bardzo, ale bardzo w takim 100% stopniu potrzebna do reaktor crafta, do tego reaktora dużego. Bez chociaż całego tego okienka tej stali nie mam co zaczynać budować tego reaktora, bo zabraknie mi, a tej stali idzie naprawdę miliony, tysiące, może nie miliony, tysiące, no ale setki tej stali idzie, tysiące stali idzie na ten reaktor. Więc powoli to potrwa. I wiecie co? Ja sobie teraz zmienię to i dam na Performance Engine, bo tam jest większy torg. I zobaczymy, jak tam się, ile stopni zdobędę. Więc dajcie mi chwilę, a ja tam pójdę, podłączę i pokażę wam już, jak już będzie działało. Dobra, więc teraz sprawdzamy, jak tutaj się nam to, no, sprawuje. Ten silnik. O, chociaż nie od tego monitora, więc dokładnie nie powiem, czy działa tak, jak powinien. No, ale sobie nie radzi.
Jest lipa. Tu jest dużo słabiej. 10 minut działania. No nic. Dobra, więc teraz czas budować ten reaktor craft. Więc aby zacząć. Aby zacząć z tym, będę potrzebował czegoś takiego jak solenoid hub. Czekaj, to nie. Ojeju, tego jest tyle, że już mi się miesza. To idzie na to, to idzie na tamto, a to jest, to nie. Dobra, więc tak, będzie potrzebne to, a do tego potrzebny musimy mieć 1200. Nie zrobię tego. 1200 muszę mieć Blast Furnace. O, fuck. Mam nadzieję, że więcej nie będę potrzebował. No kurde. To dupy. Dobra, musimy najpierw uzyskać 1200 w Blast Furnace. A, i to będzie chyba zadanie na ten odcinek. Dobra, wiecie co? Wpadłem na mega pomysł. Przeszukałem Wikipedię i Friction Heater. Tam była formuła Friction Heatera, jak to na temperaturę idzie. To jest logarytm, już zapomniałem, fuck. Logarytm z torga i z razy ze speeda plus 30 jakoś tak. Więc zrobimy gearbox 64 do 1. Będzie, jeżeli zbliżymy szybkość i tork do siebie, to będziemy otrzymywać największą temperaturę mniej więcej. Czyli stworzymy sobie gearbox, będzie mi to kosztować trochę. Gearbox 1.16 i 1.4. Przez to uzyskamy 64 na 1. Więc 16, o bo, jak ja to zrobię? Muszę dwie czwórki zrobić. A to dwie dwójki, dwie raz. O, oh, fuck. Nie, tylko nie koniec tego. No, diamentów, proszę. Mam 60 diamentów chyba około, gdzieś tak. Tylko nie skończcie się diamenty. Czwórki muszę zrobić. To. Dwa, raz, dwa. Dobra, to jest ok. Tutaj, tu. Czwórki. Ej, nie, tu. Tu. Czwórki, raz, dwa. Super. O, tak, tu, mamy 16. Proszę, żeby to się udało, bo naprawdę to musi się udać. Nie ma innej opcji. Musi się udać. I zrobię to przy was. To będzie wielki, mały krok dla mnie, ale wielki krok dla sezonu. To mi odwala już? Nie, patyki! Patyki diamentowe, wróćcie do mnie. To ja w ogóle ja nie wiem, co ja robię. Czemu ja nagrywam, jak craftuję to? What the fuck? Co się ze mną dzieje? O, jest, dobra. To, 4, boom. Jeszcze jeden. Jezu, ile klikania. Tu. O! Zeszło jakoś w miarę szybko, ale... Okej. Więc tak. Mamy mikroturbinę, wszystko jest ok, mamy dynamometer i będziemy wiedzieli dokładnie ile, co i jak. Więc musimy jeszcze ten lubrykant wziąć, zanim podłączymy to. Bardzo, bardzo to jest ważne, bo... Więc tak, najpierw 16 dajemy, potem dajemy 4. Jezu, że zaraz mi się pomiesza wszystko. Teraz damy dynamometer. Dobra. Teraz damy friction heater, który jest na dole. No i potrzebuję lubrykantu. Lubrykant to nie będzie problem. Potrzebuję dwa razy lubrykant, więc tutaj akurat to będzie najważniejsza rzecz. Tylko że muszę dwa razy latać. Dobra, więc mamy tutaj już gotowe to. Jest lubrykant. Dajemy do mikroturbiny. Nic tam nie wybuchnie. Więc o to się nie można martwić. I teraz sprawdzimy. Tork mamy 1000. No to można powiedzieć 1 kN. Zambiaku, możesz stąd iść.
Profession zombie. Power nie jest tak ważny. Speeda osiągniemy tam ileś. Jeszcze idę po friction hitter, bo bez tego to lipa. Dobra, mam friction hitter. Mamy już ile? A, jest fajnie. 64 na 1 to jest. Wow, 1000 torgu. Super. Teraz ty i ty. Więc ty i ty. Ile mam tutaj tej paliwa? Jest dużo. 1000? 1100? 1200? O, jest pan, jest! Udało się. Mamy jeszcze na tungsten chyba. 1300! Ho. Operation time 6.40. 6.30. To jest szybkość, z jaką będzie działać to. Wow. Udało się. To nie było trudne. 1350 stopni. Więc jeżeli ktoś teraz miałby problem z tym, to niech ten ktoś, na przykład ty, który nie męczyłeś się z tym, żeby to zrobić, zrób sobie Gearbox 16:1, 4:1 i wtedy będziesz miał 1350 stopni. Łatwe. Ale to jest naprawdę, no, fajnie. Mamy 2000 radianów na sekundę i 1000 newtonometrów torga. Wow. Powiem wam. Wygląda to mała. Takie, wiecie, fajnie. No, fajnie. Jeżeli ja tutaj sobie zrobię speed, to wszystko popsuje. To już się tak szybko kręci, że aż do tyłu się kręci. Bo patrzcie, 4 newtonometry. What the fuck? To już w ogóle teraz już nie działa, bo nie ma co zmienić. Ale patrzcie na tego speeda. Ten speed jest po prostu przekozacki. A teraz ile osiągniemy? 1300, 1205, a to już mało. Bo to jest zmienione na speed, to jest na torg. To się kręci. To się tak szybko kręci, że tego nie widać, że to się kręci. What the fuck? Ale tu pokazuje 32 tysiące. Ale było więcej, jeżeli byłoby... A może to bug? 524 tysiące, pół miliona radianów na sekundę. O tak, dziękuję, dobra. Weź, wróć. Ale czemu to się nie kręci? Zbugowałem coś. Popsułem w ogóle cały Gearbox. Ja wszystko psuję. No. Dobra, więc tak jest ok i możemy tworzyć nasz surowiec na razie. Znowu się u mnie burza zaczyna. No ja pierdzielę, cały czas burza, ale mamy co potrzebujemy. Więc żeby stworzyć na Reactor Craft surowiec, który jest, jak widziałem, bo ja nie wiem czy tak jest, ale widziałem, najbardziej potrzebny, musicie mieć te trzy rzeczy. Nie wiem czy to się to zadziałało, jeżeli ja zrobię coś takiego. Nie, musicie pojedynczo. Szkoda. No ale z tego musicie mieć 1200 stopni, a to możecie osiągnąć w ten sposób, jak tutaj pokazałem, i tworzycie ferromagnetic ingot. I ten ferromagnetic ingot będzie potrzebny do wszystkiego. Będziemy potrzebowali tego też, to chociaż to w małej ilości, tego nie wiem, to w dużej ilości, a to już w ogóle wszystko jest z tego zrobione. No what the fuck. Ja przez ten odcinek, ja nie dam rady. Ja będę musiał chyba to krafcić w takiej ilości, że what the fuck. Wiecie ile mi to zajmie, żebym ja to skrafcił wszystko i tak pojedynczo jeszcze, o jest. Jak ja to zrobię? No nic, nic się nie poradzi, nie? Niestety, dlatego ten odcinek będzie krótszy, bo dużo craftingu.
Ale tak bardzo dużo. Mógłbym oczywiście zrobić cięcie, które by trwało pół dnia, ale ja zostawię to po prostu, niech sobie działa. Niech sobie powoli krafci. Włożyłem tutaj paliwa na 32 minuty, więc niech sobie to powoli krafci. Szkoda, że jeszcze to trwa tak wolno. Mogłoby zawsze więcej dawać, ale daję po jednym. Ja potrzebuję tego. No załóżmy, że chcę mieć to, bo to jest potrzebne. Bardzo dużo, nie? No to ja potrzebuję. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Tu. To ja potrzebuję 3 sztabki na 3T. Do tego doliczmy to, że będę potrzebował tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O Jezu, nie wiem. Z pamięci nie zliczę. Dużo. Z 20? Może? Może z 20? Jeszcze to. O Jezu, będzie mnie to boleć. Może hopper dam od razu do tego. Już mnie to boli. Bardzo. Dobra, niech się tworzy. Nic nie poradzę. Nie będę marudził. Po prostu w następnym odcinku zrobimy. Patrzcie, możemy dać jeszcze tutaj nikiel. Ale w życiu. Wolę iron dać. Dobra, tak więc to by było na tyle wtedy w tym odcinku. Mało zrobiłem. Mało też odcinek trwał. Ale no, mamy taką ścianę. Ścianę craftingu. I po prostu musimy poczekać, aż to się zrobi. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Może za to, że dzisiaj odcinek był krótszy, to jutro, to później nasz ten następny odcinek będzie dłuższy. Zobaczymy. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie. Hej!